Szczęść Boże! Nazywam się siostra Maria Grażul i jestem siostrą salezjanką. Chciałabym dzisiaj zaprosić Was do przybycia wspólnie drogi. Drogi do serca kobiety. Do odkrywania szczególnych darów złożonych w sercu kobiety. A szczególnie jednego daru. Daru, który tak naprawdę był od początku w zamyśle Boga, kiedy nas stwarzał. Nas jako kobiety. Kiedy pojawiłyśmy się na świecie, pojawiłyśmy się w konkretnej sytuacji z konkretnym zamysłem. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy razem odkrywały ten szczególny dar. Jest to dar towarzyszenia. Ale towarzyszenia rozumianego w szczególny sposób. Jest to towarzyszenie jako obecność. Obecność, która rodzi życie. Jest to taki rodzaj obecności, który powoduje, że osoba, która jest przy nas, którą żyjemy obok, wzrasta, rozwija się, przyprowadzamy ją z ciemności do światła, ze śmierci do nowego życia, która przy nas rozwija się, która przy nas rośnie, która wychodzi ze sfer komfortu, wychodzi ze sfer ukrycia ku światu, ku nowości, z której wydobywamy naszą obecnością dobro, to piękno, które stworzył Bóg w nim, to piękno, którym został obdarzony. Chciałabym, żebyśmy wspólnie dzisiaj przeszły tą drogę. Bardzo serdecznie Was zapraszam do drogi wspólnej z trzema kobietami. Trzema kobietami biblijnymi. Zaczniemy od początku, czyli od Ewy. Następnie przejdziemy do pewnej szczególnej matki siedmiu synów, o której możemy czytać w Księdze Machabejskiej. A następnie sfinalizujemy naszą drogę razem z Maryją. Bardzo serdecznie zapraszam Was do tej wspólnej drogi odkrywania tego szczególnego daru. A zatem zaczynamy od Ewy. Ewa jest to początek stworzenia. Jest to początek chronologii tak naprawdę, początek wszystkiego. Ewa, Adam, raj. To jest ta historia, od której się wszystko zaczyna. I wiemy, dobrze pewnie już tą historię znamy, wiemy, jak ona się potoczyła i wiemy też, że Ewa pojawiła się w takim momencie kulminacyjnym, momencie, kiedy wszystko już było pięknie stworzone, świat był dobry, były stworzenia, była natura i pośrodku tego wszystkiego był Adam. Adam, który został obdarzony w sposób szczególny. Został obdarzony darem bycia opiekunem tego stworzenia. Miał się troszczyć o ten świat stworzony. I wydaje się, że wszystko idzie dobrze. A jednak okazuje się, że czegoś jeszcze brakuje. Brakuje jakiegoś dopełnienia. I to odczuwa Adam. Bo okazuje się, że rozgląda się po całym świecie, poznaje go, wchodzi w ten świat, poznaje wszystkie stworzenia dane mu przez Boga i okazuje się, że nie ma tam nikogo równego jemu samemu. Nie ma tam dla niego towarzysza, nie ma kogoś takiego jak on. I Adam coraz bardziej to odczuwa, a tą tęsknotę, tą potrzebę Adama słyszy Bóg. Bóg, który zawsze jest czuły na tęsknotę człowieka, na jego potrzeby, od razu odpowiada, od razu przychodzi z odpowiedzią na tą tęsknotę i w tym właśnie momencie na scenie biblijnej, na scenie świata pojawia się Ewa, bo Bóg wypowiada takie ważne zdanie. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Stwórzmy mu zatem pomocnika, by był przy nim. I tutaj jest bardzo ważna treść zawarta w tym zdaniu. Jest to coś, co bardzo mówi o tożsamości też kobiety, o tym, dlaczego ona pojawiła się na świecie, w jakim celu, z jakim darem. I tutaj jest użyte słowo pomoc, pomocnik. I nie jest to oczywiście rozumiane jako służąca, jako pomoc domowa, ktoś, kto podlega Adamowi. Nie. Pan Bóg odpowiada na tą potrzebę Adama, na tą jego tęsknotę i daje mu ezer, pomoc. I tam jest użyte bardzo istotne określenie,
w hebrajskim języku. Ono jest użyte tak naprawdę w Słowie Bożym tylko kilkanaście razy i tylko w tym jednym kontekście jest w stosunku do kobiety, jest użyte tylko tutaj, tylko w Księdze Rodzaju. Jest ono użyte w kontekście kobiety, w kontekście człowieka. W każdym innym przypadku to słowo jest użyte w określeniu do Boga. To Bóg jest zawsze Ezer, to Bóg jest pomocą. To On przychodzi jako pomoc dla człowieka, żeby go wyrwać z jakiegoś śmiertelnego zagrożenia. I to jest bardzo ważna cecha Boga. Bóg, który przychodzi jako pomoc, wybawiciel, przynosi człowieka ze śmierci do życia, ratuje go. I to jest ten moment, kiedy zaczynamy też sobie, co jest złożone w nas, kobietach. Bo właśnie ten rys, tą charakterystyczną cechę Bóg włożył w nasze serce. Właśnie z takim obliczem ukazuje Bóg siebie Adamowi poprzez Ewę. Bóg przychodzi jako pomoc, przychodzi jako Ezer, jako wybawiciel ze śmiertelnego zagrożenia dla Adama. I to bardzo już dużo mówi o tym darze, jaki złożony został w nas. Ale jeszcze nim do tego dojdziemy, zastanówmy się, co groziło Adamowi. Przecież żył w świecie idealnym, to był świat piękny, skażony grzechem, nic mu jeszcze nie groziło. Więc czego brakowało? Jaka była potrzeba Adama? Jaka jego tęsknota, za którą szukał, jakby szukał ją w stworzeniu dookoła siebie? I Bóg na nią odpowiedział. I Bóg mówi tak, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, a zatem to samotność. Samotność była zagrożeniem dla człowieka i tam wyrażała się ta najgłębsza tęsknota Adama. Tego mu brakowało. Brakowało mu relacji. Samotność mu dokuczała i nie wpływała dobrze na niego. Może go powoli wycofywała, może uśmiercała. Potrzebował kogoś, kto go z tej samotności wydobędzie. I właśnie tą odpowiedzią na tą tęsknotę jest kobieta. Ewa swoją obecnością, tym, że zaczyna istnieć przy Adamie, być przy nim, wchodzi w nim w relację, wyprowadza Adama z samotności ku relacjom. Wyprowadza go ze świata stworzonego, z materii, z piękna stworzeń przyrody, a przenosi go i wprowadza w niesamowity świat relacji, dzielenia się sobą, rozmów, bycia ze sobą, tworzenia pierwszej wspólnoty ludzkiej tak naprawdę. I ta obecność Ewy jest właśnie obecnością, która rodzi życie w Adamie. Otwiera go na nowe horyzonty, otwiera go na nowe możliwości. Coś, czego wcześniej Adam nie doświadczał, a dopiero doświadczył przy Ewie. Dopiero Ewa go wprowadza w to, wprowadza go w nowy świat, którego oboje będą musieli się uczyć. Relacji, wzajemnego bycia ze sobą będą się uczyć. O tym też wiemy z dalszych ksiąg Pisma Świętego, z dalszych stron tego Słowa Bożego. Wiemy, że oni też będą musieli się tego uczyć. Ale wiemy, że kobieta przyszła jako obecność rodząca życie w człowieku. Obecność, która wydobywa z niego nowy świat, nowe możliwości, nową relacyjną stronę człowieka. I to jest niesamowite, że właśnie taki dar, taką tożsamość, taki charyzmat otrzymałyśmy od Boga już w ogóle w zamyśle stworzenia. Każda z nas to ma. Każda z nas ma w sobie coś takiego, co rodzi w innym życie. I nie mówimy tu o życiu biologicznym. Mówimy tu o świecie duchowym, o świecie naszego wnętrza, tego, co mamy w środku, co nosimy w sobie. I ważne jest, żebyśmy właśnie to sobie uświadomiły, że my mamy to już w sobie. Nie musimy nawet o to prosić, zdobywać. My to mamy. Mniej czy bardziej uświadamiamy sobie ten dar. Mniej czy bardziej nad nim pracujemy, ale z pewnością on w nas jest. I to od nas teraz zależy, czy weźmiemy ten dar w dwie ręce i się mu przyjrzymy. Bo potrzeba zobaczyć, czym on w ogóle jest w moim życiu. Jaka jest moja obecność przy drugim człowieku?
Czy ja sobie to uświadamiam, ten dar? Czy jestem w sposób świadomy przy drugim człowieku? Czy po prostu istnieje przy nim tak po prostu, bez większej refleksji? Życie się toczy dzień za dniem, obowiązki, prace, zadania. Czy może jest w tym coś więcej? Że może jest to towarzyszenie, obecność, która cały czas ma na uwadze rozwój tego drugiego. Tej drugiej osoby, którą codziennie spotykamy. Może to być nasz mąż, dzieci, przyjaciele, nasza wspólnota w kościele, może osoby w pracy. Ale czy my wchodzimy w świadomie, czy bierzemy w dwie ręce ten dar, który mamy w sobie i zaczynamy nad nim pracować? Czy uczymy się tego? Czy staramy się prosić Boga o to, żeby rozwijał w nas ten dar, żebyśmy żyły pełnią tego, do czego zostałyśmy powołane, bo z takim zamiarem przyszłyśmy na świat. Taki był zamysł Boga, by wyprowadzać człowieka z jego samotności, ze śmierci, z tego, co go obezwładnia i sprowadzać go znów do światła, do życia, do nowych możliwości i wydobywania z niego tego, co najlepsze. I chciałabym, żebyśmy teraz przyjrzały się, co dokładnie to znaczy, w jaki sposób możemy towarzyszyć drugiemu człowiekowi, jaki rys jeszcze się w tym kryje i co możemy zrobić. I przyjrzymy się temu darowi na podstawie kolejnej niewiasty, czyli matce siedmiu synów, której historia jest opisana w drugiej księdze machabejskiej. Zapraszam zatem serdecznie do kolejnej części i poznania tej kolejnej historii. A zatem zaczynamy kolejny etap. Kolejny etap naszej drogi do poznawania tego daru, który mamy w swoim sercu. Daru obecności. Obecności, która rodzi życie. Chciałabym, żebyśmy bardziej się temu jeszcze przyjrzały na podstawie drugiej kobiety, drugiej niesamowitej niewiasty, której historię poznajemy w drugiej księdze machabejskiej. Ten fragment jest dłuższy, jest trudny, jest bardzo dotykający. Ja sama wiele razy czytając to byłam poruszona tą historią. Całej historii nie będę czytać, bo jest to dość długi fragment, ale przybliżę go Wam, żeby troszeczkę wejść w ten klimat, poznać historię. Jesteśmy w czasach, kiedy naród izraelski jest pod rządami Antiocha. Jest to władca okrutny, bardzo radykalny w swoich decyzjach i środkach, których używa. Nakazuje wszystkim swoim poddanym wyznawać jedną wiarę hellenistyczną i zakazuje jakichkolwiek innych wierzeń. Czyli naród izraelski nie może wierzyć w jedynego Boga, nie może wierzyć tak, jak do tej pory wierzył, praktykować tych rzeczy, które do tej pory robił. Wszystko staje się zakazane, nielegalne i grozi za to śmierć. Król, władca Antioch jest bardzo okrutnym władcą. Stosuje metody bardzo drastyczne, ponieważ wpędza do niewoli, torturuje, próbuje przekonać osoby na nową wiarę właśnie w sposób bardzo drastyczny, poddając torturom, zabijając i prześladując. I właśnie w takim momencie poznajemy tą matkę i poznajemy jej siedmiu synów. Każdy syn zostaje poddany próbie, poddany decyzji. Musi wybrać, czy idzie dalej swoją wiarą w jedynego Boga, czy zgadza się jednak przyjąć warunki władcy. Wszystkiemu przygląda się matka. Widzi każdego syna, jak mierzy się z tą decyzją, jak musi podjąć tą decyzję i ona im towarzyszy, jest przy nich cały czas, jest obecna. I każdego prowadzi do podjęcia słusznej decyzji, do tego, żeby wydobyć z niego wszystkie predyspozycje, które spowodują, że on nie wyrzeknie się wiary, nie odejdzie od przymierza z Bogiem, nie wyrzeknie się Boga. I matka widzi po kolei, jak
umierają w straszliwych męczarniach jej synowie. Przy ostatnim synu ma możliwość jeszcze rozmawiania z nim, przekonać go, że może zmieni decyzję, może jednak warto ocalić to życie, jeszcze da się coś zrobić. Matka oczywiście nie daje za wygraną, jest trwała swojej decyzji, wie do czego jest powołana ona i jej synowie i tego też motywuje i dopinguje do tego, żeby wytrwał w wierze. I rzeczywiście ostatni syn też umiera, nie wyrzeka się wiary. Na koniec ginie także matka, która podobnie jak jej synowie nie wyrzeka się wiary, pozostaje wierna przymierzu z Bogiem. I chciałabym przetoczyć taki fragment, który mówi, jaka ta matka była, w jaki sposób towarzyszyła tym synom, jaka była jej obecność. Posłuchajmy. A najbardziej godną podziwu i chwalebnej pamięci była matka. Patrząc w ciągu jednego dnia, jak ginie jej 7 synów, znosiła to mężnie ze względu na nadzieję w Panu. Każdemu z nich dodawała otuchy w ojczystej mowie. Napełniona szlachetnym duchem, pobudziła kobiecą myśl męską odwagą i mówiła im: nie pojmuję, jak pojawiliście się w moim łonie. To nie ja dałam wam życie, nie ja ukształtowałam wasze członki. A zatem Stwórca świata, który ustanowił narodziny człowieka i wynalazł narodziny wszystkich rzeczy, znowu miłościwie da wam tchnienie i życie, dlatego że teraz nie myślicie o sobie ze względu na jego prawa. I ten fragment niesamowicie przybliża nas do serca tej kobiety, do serca tej matki, a jednocześnie tak naprawdę przybliża nas do naszego daru, który mamy w sobie. Bo o jakiej tu obecności mówimy? Trudno tu, może na pierwszy rzut oka się wydaje mówić, trudno o obecności, która rodzi życie, skoro spotykamy tę matkę w momencie, kiedy ona tak naprawdę traci życie swoich synów. Jej synowie umierają, umiera ona sama. Więc jak ta obecność rodzi życie? I jednocześnie ta postać, ta matka, pobudza nas do refleksji. Jest to postać trudna, jej historia jest trudna, jej decyzje są trudne do zrozumienia. Są tak bardzo może inne od tego, do czego przywykłyśmy. I tak wydają nam się na wysokim poziomie już duchowym, że może wydaje nam się to trudne, bo konfrontuje nas z naszymi decyzjami, pobudza do weryfikacji naszych priorytetów, naszych decyzji, naszego towarzyszenia, naszej obecności. Przyjrzymy się dokładnie jeszcze tej historii. W jaki sposób ona właśnie im towarzyszy? Jak daje im życie? I tak naprawdę w tym momencie objawia się całe piękno daru złożonego w niewieścim sercu. Bo ona zrodziła tych synów raz, biologicznie, kilkanaście lat temu. I zrodziła ich raz, biologicznie. A w tym momencie, w momencie przełomowym, w momencie decyzji, w momencie, kiedy ona jest przy nich obecna, zdradza ich jeszcze raz. Zdradza ich tym razem dla Boga, dla życia wiecznego. Zdradza ich duchowo. Czyli następują w niej nowe narodziny, nowy sposób rodzenia. Raz biologicznie, a teraz sposób duchowy. Ona rodzi ich dla nieba, rodzi ich dla Pana, dla zmartwychwstania. I to jest niesamowite, że ten dar jej obecności rodzi w nich życie, nowe życie, życie dla Pana. Powoduje, że oni wzrastają, że wydobywa z nich to, co najlepsze, że przenosi ich tak samo jak Ewa, ze świata doczesnego, z materii, z tego, co nas tu na co dzień mamy, do świata duchowego, do niesamowitej głębi, do nowych horyzontów, które przekraczają ten próg życia. Ona im pomaga wypłynąć na takie morze wieczności. Pomaga im zarzucić tą kotwicę już po tamtej stronie wieczności. I to jest niesamowite, do czego ona nas wzywa. Jakie nam zadaje pytania ta kobieta, ta matka, te jej decyzje. Bo ona pokazuje szeroką perspektywę życia. Bo jeżeli nasza obecność ma rodzić życie,
To jakie życie? Nie wystarczy zrodzić człowieka. A poza tym, w momencie towarzyszenia osobom obok, które nie są naszymi dziećmi, jakie życie w nich zdradzam? To jest ważne pytanie. Dla kogo, dlaczego, do jakiego życia ich zdradzam? Jaka jest ta moja obecność? Jakie są jej priorytety? Jakie wartości? Jakie drogi? I przyjrzymy się dokładnie tej drodze, jaką przebywa ta matka. Czego nas uczy, co chce nam pokazać. I na pewno jest to, co jest zauważalne już w tym tekście, co nam pokazuje, to to, że ta matka żyje w pełni wiarą w Boga. Wszystko zaczyna się od świadectwa. Obecność, która rodzi życie, jeżeli my chcemy rodzić w innych życie poprzez to, jak żyjemy, jaki sposób na co dzień jesteśmy, jeżeli chcemy w innych zdradzać życie, zaczynamy zawsze od siebie. Wszystko zaczyna się od świadectwa życia. Nie rodzimy w innych życia poprzez moralizowanie, poprzez dobre rady, poprzez nawracanie. Nie. Tak naprawdę ta matka nam pokazuje, że wszystko zaczyna się od nas, od naszego kobiecego serca, od naszego świadectwa życia, od tej spójności, od tego, jak żyjemy między tym, co wyznajemy, a tym, co pokazujemy na zewnątrz. Ta matka naprawdę miała relację z Bogiem. Ona była zakorzeniona w wieczności. Ona wiedziała, że tam jest coś więcej. Że to życie jest tylko tymczasowe, przemija. Że jest coś więcej. Ona tym naprawdę żyła. Ona w to wierzyła. I ona żyła nadzieją. To jest wprost powiedziane. Ona miała te wszystkie predyspozycje do rodzenia życia. Miała tą niesamowitą odwagę, męstwo w sobie. Dlatego, że nadzieję złożyła w Panu. I to jest taki pierwszy rys, jak nasza obecność może rodzić życie, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy same żyjemy wiarą, kiedy mamy relację z Bogiem, kiedy ją pielęgnujemy. I to jest taka zawsze niebezpieczeństwoczna pokusa, taka, że my staramy się być dla innych, właśnie być dla naszych dzieci, naszej rodziny, naszych znajomych. Staramy się wypełniać mnóstwo obowiązków, zajęć. Oferujemy naszym najbliższym, znajomym mnóstwo atrakcji, zadań, warsztatów, spotkań. Chcemy być dla nich poprzez czy to życie domowe, czy zawodowe. Ale czy jestem dla siebie? Czy jestem w Bogu dla siebie? Bo jeżeli siebie nie nakarmię, to jak nakarmi innych? Możemy dać tylko to innym, co sami posiadamy. Jeżeli mam relację z Bogiem, dam ją innym. Jeżeli ja żyję życiem duchowym, dam je także innym. Pamiętajmy, że matka, nim założy tlen, maseczkę tlenową dziecku, ma najpierw założyć ją sobie. Więc to jest to wezwanie tutaj, że najpierw załóż maseczkę, tą tlenową, Bożą maseczkę, Bożej łaski, Bożej relacji sobie. Zaczynamy od siebie. Obecność rodząca życie zawsze zaczyna się od nas samych. Załóż najpierw tlen sobie, a dopiero ten tlen załóż innym. Więc to jest pierwsza rzecz, której uczy nas ta matka. Jest to zakorzeń się w Bogu, jest to taka rada. Pogłębiaj z Nim relacje, dbaj o to. Dbaj, żeby każdego dnia, żeby był ten czas dla Pana. Bo jak nie napełnię się Panem, to jak mogę Go dać? I to jest właśnie niesamowitość tej matki, że ona żyje z Panem. Tą relację tu widać. W nim widać relację z jej synami, widać jej relację z Panem. Nim zobaczymy nasze relacje z ludźmi, z naszymi najbliższymi, musi być widać naszą relację z Panem. To jest to pierwsze, fundamentalne znaczenie w naszym życiu. Relacja z Panem. Kolejną cechą, którą tu Słowo Boże nam pokazuje, w jaki sposób ona zrodziła i dla życia wiecznego, jak to możemy też zaszczepić na nasze życie, nasze codzienne bycie, czego nas uczy?
do tego, żeby właśnie pamiętać, że życie nie kończy się tutaj. My staramy się wszystkiego, co najlepsze dać naszym najbliższym, wykształcenie, zawód, sfinansować, co się da, dać taki spokojny żywot tu na ziemi naszym najbliższym, znajomym. Myślę, że to jest naturalne, że wszyscy chcemy żyć jak w takiej bajce, żyli długo i szczęśliwie. I myślę, że ta matka też tego chciała. Ona na pewno chciała mieć wnuki, na pewno chciała, żeby synowie mieli żony, założyli rodziny, żeby ona była babcią. Z pewnością tego pragnęła. Ale jednak pamiętała, że to wszystko przemija, że jest coś dalej, że mogą oni żyć długo tu na ziemi, ale jest jeszcze życie wieczne, że mogą żyć w wieczności. To jest niesamowite, bo ona mówi, że owszem, możecie uratować swoje życie jeszcze. Możecie zrobić to i to i wasze życie zostanie uratowane. Ale mówi tak do ostatniego syna. Nie bój się tego kata, ale okaż się godny swoich braci i przyjmij śmierć, aby za sprawą miłosierdzia Bożego odzyskała cię razem z braćmi. To jest niesamowite, jak ona nam ukazuje, że owszem, to życie tutaj z Tobą jest piękne, to życie z Tobą jest tutaj darem dla mnie, ale napawa mnie smutkiem i dla mnie było największym nieszczęściem, jeżeli Cię nie spotkam po tamtej stronie. Jej zależy, żeby każdego syna mogła obejrzeć wieczności, dlatego że wie, że tam czeka na nią życie wieczne, że czeka na nią Bóg, będą czekać ci wszyscy synowie, którzy pozostali wierni Bogu. I mówi do tego ostatniego, spełni moje pragnienie, zważ na moje kobiece serce, że ja chcę cię tam spotkać. I nie chcę, tak bardzo cię kocham, że nie chcę, żeby nasze drogi się na wieczność rozeszły. I to jest ważne, bo ona, wydaje się, że traci synów, że tutaj już przestaje z nimi być, że to jest koniec, a nie. Jest życie wieczne i ona chce spotkać się ze swymi dziećmi w przyszłości. To jest niesamowite pragnienie, którego może nie zawsze sobie uświadamiamy, może odkładamy na później, może będzie jeszcze na to czas, ale nie znamy czasu, nie znamy dnia ani godziny i ważne, żeby ta nasza obecność właśnie tym się charakteryzowała, ciągłą świadomością, żeby spotkać się z tymi osobami po tamtej stronie. Żeby tą wieczność spędzić razem, w wiecznym, pięknym szczęściu, w miłosierdziu Pana. I żeby troszczyć się o to życie właśnie duchowe w nas i w innych, żeby ten próg życia, śmierci przeżyć razem. Ona zakotwicza nas w wieczności. I to jest z pewnością ta obecność musi być na to uwrażliwiona. Nasza obecność przy najbliższych, przy osobach, którymi żyjemy, musi mieć w sobie tą wrażliwość. Wrażliwość na życie wieczne. Urealniać to, że tak umrzemy. Tak jest życie wieczne. Jest coś, czego może nie znamy, co na nas czeka i gdzie chcę być razem z Tobą. Ta nasza obecność przy drugim człowieku musimy sobie jakby to cały czas uświadamiać. Codziennie przypominać, że chcę być z Tobą w wieczności. I moje tu i teraz musi też do tego doprowadzać. I to jest właśnie ważny też ten rys obecności, która rodzi życie. Tak jak Ewa wyciągnęła korelacją, wyciągała go z tej samotności, tak samo tutaj ta matka przeprowadzała swoich synów z życia doczesnego do życia wiecznego. Ze śmierci do zmartwychwstania, by byli godni tego, żeby spotkać się z Panem, by Pan okazał im swoje miłosierdzie. To jest kolejna cecha tego towarzyszenia. Ale tak jak mówiłam, to jest bogactwo. Ta historia mnie urzeka i można z niej garściami ciągnąć, cały czas czerpać. I to, co też nas uczy, jaka ma być nasze towarzyszenie, jaka ma być nasza obecność, to jest to, że ona mówi takie tu ważne określenie, nie pojmuję, jak znaleźliście się w moim łonie. To nie ja dałam wam oddech. Nie ja. I tu Słowo Boże po raz kolejny nam daje taki kierunkowskaz, jak wygląda towarzyszenie, które ma rodzić życie.
obecność, która ma rodzić życie. To znaczy, że nie my jesteśmy panami tej obecności, tego towarzyszenia i ta druga osoba nie należy do nas. I to jest niesamowite, że ta matka właśnie tą świadomością żyła i dlatego rodziła życie, dlatego, że ona nie dawała sobie prawa, nie przywłaszczała prawa do życia drugiej osoby. Nasi najbliżsi, nasze dzieci, mąż, znajomi, przyjaciele nie należą do nas. Ta matka nam to właśnie uświadamia. Od poczęcia do śmierci nie należycie do mnie. Zostaliście mi dani, zadani jako piękny dar, ale nie należycie do mnie, należycie do Boga. To On was ukształtował i w momencie śmierci należycie do Niego. I to jest jeden z najtrudniejszych momentów, bo my mamy własne wizje na czyjeś życie. Chcemy jak najlepiej oczywiście, mamy dobre intencje. Kieruje nami szczera miłość, troska o tą osobę. Ale nie jesteśmy panami niczyjego życia, także własnego. Należymy do Pana. I ktoś, kto chce rozwinąć sobie dar obecności, która rodzi życie, musi być świadomy, że jeżeli jestem przy drugiej osobie, żyję z nią na co dzień, towarzyszę jej, to nie mogę tej osoby przywłaszczać. Nie mogę przywłaszczać planów na jej życie, jak to jej życie się potoczy. To nie ode mnie zależy, to nie ja dyktuję, gdzie to życie ma się potoczyć, w jakim kierunku, jakie mają być decyzje podjęte. To Bóg jest Panem, to Duch Święty musi nas pouczać, w jakim kierunku mamy iść, towarzyszyć, prowadzić daną osobę. To nie ja. Czyli potrzeba, żebyśmy wewnętrznie uwalniały się, nabierały takiej wewnętrznej wolności od życia. Od życia tu na ziemi, od planów, od wizji, od relacji z bliskimi, dlatego że wszystko jest nam dane jako dar i nie jesteśmy właścicielami tego życia. I to jest ważne, że ta druga osoba nie należy do mnie. Ja jej mogę towarzyszyć, mogę być przy niej, ale będę rodzić życie tylko wtedy, kiedy nie będę jej przywłaszczać, ale dam jej wolność. Potrzeba dać drugiej osobie wolność. To nie ja. To Ty, Panie, działaj. Nie należysz do mnie, należysz do Pana. Czyli jest tu ważna wolność. Wolność, która pozwala tej matce przejść z tych naturalnych odruchów, które są w każdym naszym kobiecym sercu, troski, zamartwiania się, takiej byciu przy drugim osobie, takiej zatroskania o jego życie, o jej rozwój. To nie ja, Panie. Ty się tym zajmij, bo nie należą do mnie. To jest ciągła droga uwalniania się. Rozwijanie tego daru obecności to jest ciągłe uwalnianie się od siebie samych. Ciągłe uwalnianie się i nabieranie wolności do tego, żeby dać przestrzeń Panu. Żeby jak najbardziej On mógł wchodzić w to życie i w to towarzyszenie tej najbliższym nam osobom, czy osobom, które znamy. Musimy wzrastać w wolności, bo obecność rodzi życie tylko w wolności. Kiedy uświadamiamy sobie, że nikt nie należy do nas i dajemy tą przestrzeń Bogu. Kiedy wzrastamy codziennie w tej wolności i codziennie zawierzamy te osoby Panu Bogu, Jego miłosierdziu, Jego obecności. Tak jak uczyniła to ta matka, zawierzała swoich synów Bożemu miłosierdziu, że Pan się o nich zatroszczy, Pan dał obietnicę. I właśnie to jest ten też kolejny rys tej obecności tej matki i to, z czego nas uczy. Bo jeżeli chcemy, żeby nasza obecność rodziła w kimś życie, musimy mieć jasne priorytety, jasny kierunek. Musimy dawać jasne komunikaty, jasne obietnice. Przede wszystkim to, że obietnice, które daje ta matka, są zupełnie inne niż te, które daje Antioch. Czyli obietnice, które my dajemy, zakorzenione w Bogu, są zupełnie inne niż te obietnice, które daje świat. Owszem, troszczymy się o życie doczesne, o to, żeby żyć tu bezpiecznie, dobrze rozwijać się, ale pamiętajmy, że obietnice nasze zakorzenione są zawsze w Bogu, czyli czasem one są sprzeczne z naszymi naturalnymi odruchami, czasami one są sprzeczne z tym, co oferuje świat.
Obietnica, która daje ta matka, to jest życie wieczne, to jest miłosierdzie, to jest życie w Bogu, to jest ta obietnica. Ona ma jasne priorytety. Jeżeli ja nie mam jasnych priorytetów, to nie przekażę ich w sposób jasny osobie, która jest obok mnie, bo one muszą ze mnie promieniować. Ja muszę codziennie uświadamiać sobie, w jakim kierunku chcę iść, co jest dla mnie ważne. To jest taki codzienny rachunek sumienia, który nam pokazuje, w jakim kierunku idę, czy nie zbłądziłam, czy to się wszystko nie pomieszało, czy coś nie wskoczyło zbyt wysoko, jakiś priorytet, a któryś upadł niżej, który może gdzieś zgubiłam w natłoku zadań, że właśnie może w natłoku całej logistyki rodzinnej, kiedy muszę zrobić to, nie zagubiłam w ciągu dnia tego, co istotne, czyli życia duchowego, bycia z tymi osobami, relacji z Bogiem, modlitwy, bycia ze sobą, po prostu zatrzymania się przy sobie. Czy na przykład tego nie zgubiłam? Muszą być jakby potrzeba w tej naszej obecności, kiedy chcemy, żeby ta obecność była rzeczywiście taka płodna. Musimy ją weryfikować, musimy sprawdzać, czy nasze priorytety są jasne, czy nam się nie zagubiły, czy się nie zapędziliśmy jakby w codzienności, w zadaniach, w misjach, które mamy do wykonania, które nam się wydają ważne, ale nie są najważniejsze. I potrzeba weryfikować czasami, czy rzeczywiście są to rzeczy konieczne, czy nie, czy może jest coś ważniejszego, czy muszę już teraz to zrobić, czy mogę później. Żeby jednak nie tracić tego kierunku, to towarzyszenie tej matki ma zawsze jasne priorytety, konkretny cel, co jest tym celem głównym. Wszystko inne powinno służyć temu jednemu celowi, jakim jest życie w Bogu. I potrzeba codziennej weryfikacji. Jeżeli chcemy, żeby nasze życie, nasza obecność dawała w innych moc, żeby była jasna i czytelna, żeby dodawała innym siły, otuchy, musi być czytelna, musi być jasno określona. Nasze priorytety muszą być jasne, muszą być widoczne. Oczywiście mamy nasze upadki, mamy nasze pomyłki, błędy, ale właśnie po to weryfikujemy, żeby nie oskarżać siebie, że upadłam, tylko po to, żeby widzieć, aha, jutro mam nowy dzień, muszę zacząć jeszcze raz i właśnie skupić się na tym, na to zwrócić uwagę. Czyli jeżeli weryfikujemy, to zawsze w sposób pozytywny, nie po to, żeby siebie dołować i żeby odczuwać tą przykrość i żal, że coś nam nie wyszło, że jednak nasza obecność nie dawała dzisiaj życia, a może wręcz przeciwnie, odbierała komuś życie. To nie po to weryfikujemy. Weryfikujemy po to, żeby ulepszać, żeby zobaczyć, aha, nad tym muszę się jeszcze zastanowić. Na to jutro zwrócić uwagę muszę. Zawsze jest nowy dzień. Pamiętajmy, zawsze jest nowy dzień, kiedy możemy zaczynać od nowa. Idąc dalej, bardzo ważną cechą tego daru naszego kobiecego, tego daru obecności, która rodzi życie, jest to, że on wydobywa to, co najlepsze. I tu jest, pojawia się pytanie, co najlepsze? Co najlepsze jest w naszych najbliższych, w naszych dzieciach, mężu, w przyjaciołach? Jakie dary? Żeby wydobywać przede wszystkim dary te, które uzdolnią ich do życia. Obecność nasza powinna zradzać i wydobywać te wszystkie cechy, umiejętności, które ktoś ma dobre, żeby działać na kogoś pozytywnie. Łatwo widzimy słabości innych, ich upadki, widzimy ich pomyłki. Bardzo łatwo rodzi się w nas żal, jakaś uraza i to niestety odbiera troszeczkę moc tej obecności rodzącej życie. Kiedy za dużo jest nas uraz, żali, musimy się z tego uwalniać, musimy przebaczać, wstawać od nowa, podnosić się. Dlatego, że jeżeli tego nie uczynimy, to żal, urazy, kłótnie, brak pojednania odbiera nam moc rodzenia życia w innych. I jeżeli chcemy działać na innych pozytywnie, to potrzeba, byśmy wzrastały w takim pozytywnym spojrzeniu na świat. Owszem, zło jest bardziej krzykliwe, słabości łatwiej dostrzegamy, ale jednak potrzeba wzrastać, kształtować sobie tę umiejętność wydobywania dobra. Żeby codziennie choćby przed snem zobaczyć dobro w tej osobie.
To było piękne, to było dobre. Dziękować Bogu, uwielbiać za te osoby, za to dobro, które w nich jest. Zanim się z kimś spotkamy, błogosławmy go, błogosławmy, życzmy mu dobrze, bo to nam pomaga zobaczyć tą osobę w innym świetle życia Bożego, życia pięknego. Widzimy w nim dobro, jeżeli go pobłogosławimy, to z pewnością będzie nam łatwiej odpuścić urazy, słabości nasze, innych i dostrzec dobro. Obecność, która rodzi życie, karmi się dobrem. Ona wydobywa to, co dobre, ona szerzy to, co dobre, ona mówi dobre rzeczy, dostrzega dobre rzeczy. Mamy czasem trudność zauważenia dobra, bo uznajemy, że ono jest naturalne, że tak powinno po prostu być, że dziecko się grzecznie zachowało, bo dziecko powinno się grzecznie zachować, bo mąż zrobił to czy tamto, bo powinien to zrobić. Sobie też nie jesteśmy, czasem nie jesteśmy w stanie zobaczyć dobrych rzeczy, bo wydaje się nam to takie oczywiste i takie naturalne, że tak po prostu powinno być. Ale jeżeli zaczniemy doceniać w sobie te dobre rzeczy, które nam się udały, które cechy charakteru, zdolności, dary, które mamy, co nam wyszło, kiedy zaczniemy dostrzegać to w innych, że tym razem mu wyszło, udało się, spróbował, tym razem wyszło zdecydowanie lepiej, może starał się, ktoś nad tym pracował, żeby to dostrzegać, te małe kroczki, żeby dostrzegać to, że dzisiaj on to zrobił, nie, że zawsze nie robi, a teraz mu się zdarzyło i coś zrobił, tylko, że dostrzegamy właśnie to, że on zrobił. I zobaczycie, jak to odmienia życie, jak to odmienia w ogóle perspektywy, kiedy zaczynamy dostrzegać dobro. To tak jak bardziej łatwiej narzekać na brzydką pogodę, a możemy szukać w niej dobra. Pewnych rzeczy, które ona też daje jakieś dobro. I tak samo jest właśnie w naszych relacjach. I ta obecność tutaj tej matki właśnie wydobywa z jej synów to, co najlepsze. Wydobywa z nich męstwo. Ona w nich wierzy. Ona wierzy w to, że oni są zdolni do dobra. Oni są zdolni do dobrych wyborów. Że oni są zdolni do wierności. Ona w nich wierzy. Ona z nich wydobywa to, co najlepsze. Ona wydobywa z nich męstwo, odwagę, stanowczość. Ona powoduje, że oni jakby stają się mężczyznami. Ona powoduje, że oni dostrzegają w sobie siłę, że jestem w stanie podjąć dobrą decyzję, jestem w stanie przejść te wszystkie trudności, wszelkie rzeczy, które na mnie spotykają, bo mam to w sobie. Mama to we mnie widzi, ja też zaczynam to w sobie widzieć. Tak jest tu mechanizm tej właśnie relacji, tej matki z tymi synami, dlatego że ona wie, że oni są zdolni do tego wyboru. Ona ich motywuje, dopinguje, dodaje otuchy. To jest obecność prorocza. Obecność, która buduje, która dodaje otuchy. Taki jest dar proroctwa. To czytamy w Dziejach Apostolskich, w listach, że właśnie taka jest obecność prorocza. Na tym polega, że dar proroctwa jest dany dla zbudowania, dla otuchy. I właśnie taka obecność rodzi życie. Obecność tej matki rodzi w nich życie, wydobywa w nich to, co najlepsze, dlatego, że ona dodaje im otuchy. Ona żyje tak i tak jej prowadzi, mówi, że dasz radę. Ja w ciebie wierzę. Stać cię na wyżyny. Nie zadawalaj się nizinami, skoro stać cię na zdobycie wysokich gór. I ona mówi, nie zadawalajcie się tym życiem doczesnym tutaj, bo owszem, ono jest piękne i możecie tu dobrych, pięknych rzeczy dokonać na ziemi, ale to nie wystarczy. Stać was na więcej, stać was na życie wieczne, stać was na przekroczenie i dokonanie niesamowitych rzeczy do tego, żebyście byli mężni, odważni i ona w nich wierzy. Więc obecność, która rodzi życie, to obecność, która wierzy w drugą osobę, która widzi w nim dobro, docenia, nazywa, ujawnia to dobro. Nie uznaje go za to dobro, za coś oczywistego. Ujawnia to dobro. Wypowiada na głos i też stawia tą osobę w dobrym świetle wobec innych. To jeżeli my chcemy rodzić życie, to też potrzeba, żebyśmy nawet tych, których nie lubimy, których może trudno nam znieść, żebyśmy ich też ukazywali w Bożym świetle. Szukali jednak tego życia Bożego w nich i dostrzegali i ujawniali też to życie Boże, dobro w nich. To rodzi życie, to przekracza naszą naturę ludzką.
Na koniec jeszcze tej historii, tej obecności, która rodzi życie właśnie na podstawie tej matki, chciałabym powiedzieć o tym, że ona nie daje łatwych odpowiedzi. Ta matka nie pozwala na drogi, na skróty, nie pozwala na takie przymrużenie oka, że jak raz będę w małej rzeczy niewierny, to nic się nie stanie. Że jeżeli tylko raz skosztujesz tego mięsa zakazanego wobec naszego prawa, to nic się nie stanie. Nie. Ona wie, że z małych cegieł buduje się wielkie budowle. I przez małą cegłę potrafi się za czasem zawalić wielki budynek. Więc ona nie daje łatwych rozwiązań, nie prowadzi na skróty. Ona też nie daje takiego zapewnienia, wszystko będzie dobrze. Nie ma w niej pustych słów. Ona ich nie oszukuje. Ona nie mówi, jakoś to będzie, jakoś się ułoży. Ona wie, co im grozi i ona nie ukrywa przed nimi tego. Ona jasno mówi, co ich czeka. Ale też wie i jakby ukierunkowuje na to dobre spojrzenie, czyli na wieczność. Spójrz na wieczność, spójrz na miłosierdzie, spójrz na to, co cię czeka po tamtej stronie. Spójrz i pamiętaj o tym. Odwróć swój wzrok od trudów, od tego, co cię tu będzie czekać, dlatego że jest coś tam dalej. I dlatego ta matka jest w tym właśnie niesamowita, że ona nie pozwala na te małe niewierności, na te małe uchybienia, po to, żeby osiągnąć większe cele. Czyli mówi nam o wierności małym rzeczom. Nie budujemy nigdy od wielkich rzeczy. Nie szukajmy wielkich wyrzeczeń, wielkich decyzji, takich może tutaj, gdzie to jest radykalna już decyzja życia lub śmierci. Życie składa się z małych obecności, z małych decyzji i nasza obecność, jeżeli ma rodzić życie, musi być właśnie tkana z tych małych nitek, z tych małych wyborów, małych decyzji, naszych małych gestów, naszych słów, pojedynczych zdań, naszej mimiki, słów. Pracujmy nad małymi rzeczami. Bądźmy też w małych rzeczach. To są te właśnie małe cegiełki, które będą budować tą naszą obecność przy drugim człowieku, czyli pamiętajmy, że towarzyszmy w małych rzeczach i sami też tak wzrastajmy w tym darze. Przez małe rzeczy do wielkich rzeczy. Od małych kroczków do wielkich podróży. Zawsze każda podróż zaczyna się zawsze od jednego kroku, od pierwszego gestu. I pamiętajmy właśnie o tej ważnej umiejętności, żeby dawać życie, musi najpierw być ziarno, potem małe kłącze, korzonki, listek jeden, drugi, pomału. Żadne życie nie wzrasta w jedną noc. Wszystkie, nasza obecność rodząca życie musi zakładać taką mentalność procesu, mentalność stopniowania. Nic od razu, nic na już. To jest cierpliwość, to jest czekanie, to jest proces, więc dajmy sobie tą możliwość wzrastania, tą możliwość uczenia się tego daru, wzrastania w nim, kształtowania. Dajmy sobie możliwość porażek, upadków i idźmy tak jak ta matka z nadzieją dalej, ku przodowi. I zainspirujmy się tą historią, nie zniechęcajmy się, bo mamy ten dar w sobie, potrzeba tylko go teraz szlifować, wzrastać, współpracować z Panem, żeby ten dar w nas wzrastał, żeby rzeczywiście nasza obecność wzrastała i dawała życie, dawała moc. I idźmy dalej do kolejnej postaci, którą teraz będzie Maryja. A więc zaczynamy naszą drogę z Maryją. Będzie to już finał, krótka droga, która tak naprawdę będzie tylko podsumowaniem tych dwóch poprzednich, dlatego że Maryja jest jakby uwieńczeniem tych wszystkich historii. Maryja tak naprawdę jest zapowiedziana przez tamte dwie postacie. One są jej prototypem, one zapowiadają jej przyjście. Dlatego ja bym chciała tak na zakończenie, na podsumowanie naszej drogi właśnie spotkać się z Maryją. Nie będziemy dużo o niej mówić, ale chciałabym, żebyśmy zaznaczyli kilka ważnych cech. Maryja w
Tkani Galilejskiej wypowiada bardzo ważne zdanie. My znamy tą historię z pewnością. Wiemy, że na weselu, na którym ona była obecna razem z Jezusem i uczniami, zabrakło wina. Nikt nie mógł temu zaradzić szybko, nie mógł tego braku wypełnić. Maria to dostrzega i idzie do Jezusa i mówi, że brakuje im wina. I Jezus oczywiście wiemy, że pyta się, czy to jego rola, czy to do mnie należy. Maria mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I mamy to opisane w Ewangelii Świętego Jana, tą historię. Wiemy, co się dalej wydarzy. Wiemy, jak woda zostanie zamieniona w wino, jak zostanie objawiona chwała Jezusa i objawi siebie na weselu właśnie w Kanie. Ale na podsumowanie całej naszej historii, naszej drogi z darem obecności, która rodzi życie, chciałabym się zatrzymać na tym zdaniu, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Bo wiem, że obecność Marii rodzi życie w Jezusie, wspomaga mu wzrastać, dojrzewać do misji. Jej obecność daje życie Janowi, uczniom, wszystkim, których ona spotyka, aż do dnia dzisiejszego daje życie nam wszystkim. I to jedno zdanie, które nam daje jako testament, jest takim podsumowaniem tej obecności, bo to pokazuje, że ona cała, podobnie jak matka tamtych synów, jest zakorzeniona w codzienności, w wieczności, jest zakorzeniona w Bogu. On jest jej początkiem, on jest jej końcem, on jest jej wszystkim. I ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Więc jeżeli chcemy wzrastać w tym darze obecności, która rodzi życie, to zacznijmy właśnie od tego i kończmy na tym. Słuchajmy, co chce nam powiedzieć Pan, bo obecność to nie jest dawanie dobrych rad, to nie jest moralizowanie, to jest słuchanie Ducha Świętego i to jest sedno wszystkiego. Od tego trzeba zacząć, przez to iść i do tego zmierza to wszystko. Słuchać Pana. Zróbcie wszystko, co wam powie. Jeżeli chcemy rodzić życie w innych, nie wiemy, od czego tak naprawdę zacząć i co zmienić, zacznijmy słuchać. Zacznijmy słuchać Ducha Świętego. Słuchajmy, co Bóg chce nam powiedzieć, co Jezus by zrobił w tym przypadku. Jak on by może zareagował? Wczytajmy się w słowa Pisma Świętego, módlmy się, słuchajmy. To nam zaleca Maryja, jeżeli chcemy, żeby ta woda zamieniła się w wino. Jeżeli chcemy dać to nowe życie, czego właśnie wino jest symbolem nowego życia w Chrystusie, w zmartwychwstaniu, w Jego męce, w Jego zmartwychwstaniu dostajemy nowe życie. Jeżeli tego chcemy doświadczyć, słuchajmy Go. Zróbmy wszystko, co On nam powie. Nie róbmy niczego, czego On nam nie powie. Czyli musimy weryfikować. Jeszcze raz słuchać. Czego chce Pan? On nam wszystko powie. Bo trzeba wzrastać w tym zaufaniu, zawierzeniu, że On nam wszystko powie. Jak mamy towarzyszyć, jak mamy być na co dzień w naszym życiu, w jaką obecnością, żeby ona dawała życie w innych, dawała życie w nas samych. Więc na koniec chciałabym zostawić właśnie ten fragment. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jeżeli zrobimy to, co on nam będzie mówił, to nasza obecność z pewnością będzie rodząca życie, z pewnością przyniesie piękne owoce w tych, którym towarzyszymy, z którymi żyjemy na co dzień, z którymi jesteśmy. Dzielimy nasze obowiązki, pracę, życie. To z pewnością ta obecność będzie płodna, będzie rodząca życie, jeżeli będziemy słuchać jak Maryja. Jeżeli podobnie, tak jak poprzednie niewiasty, zakorzenimy się w Bogu, zakorzenimy się w wieczności i damy się poprowadzić same, aby umieć właśnie prowadzić innych. I do tego zachęcam. Słuchajmy Jezusa, a On już dzisiaj nam powie, czego pragnie i w jakim kierunku chce, żebyśmy szli. I do tego zachęcam. Bardzo dziękuję wam za uwagę, za tą wspólnie przybytą drogę. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek i
zaprzyjaźnicie się gdzieś z tymi niewiastami i zgłębicie ten dar, niesamowity dar, który mamy w sobie, dar obecności, która rodzi życie. Dziękuję.